Od września wszystkie dzieci w gminie Police znajdą opiekę przedszkolną. Dobra wiadomość także dla uczniów klas najmłodszych szkół podstawowych. Koniec z nauką w systemie zmianowym. W gminie Police funkcjonuje 9 przedszkoli publicznych. 5 marca rusza nabór na kolejny rok szkolny 2018-2019. Jeżeli chodzi o przedszkola, planujemy przyjęcie wszystkich dzieci, które będą zgłoszone. I mamy taką liczbę miejsc, że ona pozwoli na przyjęcie wszystkich dzieci. Rodzice będą musieli podjąć decyzję. Ci, co chcą po raz pierwszy oddać dziecko do przedszkola, do której placówki. Żeby to zrobić, trzeba pobrać deklarację, wniosek o przyjęcie. Można w placówce przedszkolnej lub na stronach gminy. Większość przedszkoli działa na terenie Polic, 2 w Tanowie i Trzebierze. Wnioski będzie można składać do 23 marca. O tym, czy dziecko zostało przyjęte do wymarzonej placówki, rodzice dowiedzą się 4 kwietnia. Rodzice mogą we wniosku swoim wskazać 3 placówki. Pierwsza pierwszego wyboru i oznacza to, że w pierwszej kolejności chcieliby, żeby ich dziecko dostało się do tej placówki. Natomiast może być sytuacja taka, że jak będzie za dużo chętnych w tej placówce, no to trzeba będzie skorzystać z drugiego lub trzeciego wyboru i należy właśnie we wniosku zaznaczyć przedszkole drugiego i trzeciego wyboru. Także 5 marca ruszy nabór do szkół podstawowych. Przyjęcie do klasy pierwszej w 100% gwarantuje placówka rejonowa. W przypadku wyboru innej szkoły takiej gwarancji nie ma. Gdyby rodzic chciał, aby jego dziecko realizowało obowiązek nauki, obowiązek szkolny nie w szkole najbliższej, rejonowej, ale w szkole innej, która według niego, według rodzica byłaby dla dziecka lepsze, też taki wniosek może złożyć, z tym, że świadomością, że to dziecko będzie przyjęte dopiero wtedy, jeżeli placówka przyjmie wszystkim dzieci z obwodu i będą jeszcze wolne miejsca. Po raz pierwszy nabór do 2 klas pierwszych będzie prowadziła szkoła podstawowa numer 5. Powstała w budynku po gimnazjum numer 2. Dlaczego dopiero w tym roku? No ponieważ chcieliśmy szkołę przygotować dobrze, żeby dzieci, jak przyjdą 1 września, miały takie warunki, taką kadrę, tak przygotowaną placówkę, aby to wszystko odpowiadało potrzebom tych najmłodszych dzieci. A jak wiemy, do tej pory ta szkoła była dla dzieci starszych. Jestem przekonany, że te osoby, które pójdą do 5, będą tam miały warunki na miarę oczekiwań rodziców. W SP1, SP2 i SP6 od września powstanie 1 klasa, w trójce 2 klasy. Najwięcej klas pierwszych powstanie w 8, będzie ich 7. Dobra wiadomość dla rodziców, których dzieci rozpoczynają naukę w szkole numer 3 i 8, jest taka, że od 1 września nie będzie zajęć w systemie zmianowym.